Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 121 odcinek Zarychty na Solo. Początek tygodnia, więc jak co tydzień mamy nagrody za ostatni tydzień. Jak zwykle będą to pozytywne nagrody. No i od razu przejdźmy może do rzeczy, bo trochę się tego nazbierało. Chciałem w pierwszej kolejności wręczyć nagrodę małego MVP. Małego dlatego, że mamy za sobą mniej więcej troszkę ponad jeden miesiąc rozgrywek. Mamy już kilku zawodników, którzy kandydują do nagrody MVP i wśród nich, co mnie bardzo cieszy, jest Luka Doncic. I jemu za ten pierwszy miesiąc z małym okładem chciałem dać właśnie nagrodę dla najlepszego zawodnika tego okresu sezonu. Zresztą dodatkowo jeszcze za fenomenalny ten tydzień ostatni, w którym dostał nagrodę zawodnika tygodnia NBA, rzucał 37 punktów na mecz. No, zresztą mnóstwo tych statystyk. Najmłodszy zawodnik z takim triple-double, najmłodszy z takim, najmłodszy co zrobił 30 punktów, ileś asyst i tak dalej, i tak dalej. Luka bije mnóstwo rekordów, ma jakieś tam wskaźniki statystyczne najlepsze w historii nawet NBA, takie, których nikt inny nie zaliczał. Więc ten początek sezonu jest naprawdę bardzo dobry w jego wykonaniu i Słoweniec tak naprawdę zamyka usta wszystkim krytykom, których pamiętam jeszcze było sporo na początku poprzedniego sezonu, którzy mówili, a Luka to jest nieatletyczny i w ogóle za wolny. Na razie zamyka wszystkim usta, jest fantastycznym zawodnikiem. O tym, jak bardzo dobry jest, przekonali się chociażby w niedzielę Houston Rockets, którzy oberwali konkretnie po tyłku od Luki i od jego Mavericks. I co mnie najbardziej cieszy, Mavericks są mocnym kandydatem do wejścia do ósemki na zachodzie i grania w playoffach, co nie udawało im się od paru dobrych lat. A teraz rzeczywiście wygląda na to, że do tych playoffów wejdą i będziemy ich widzieli na wiosnę. No i chociażby rywalizacja z takimi Los Angeles Lakers byłaby naprawdę czymś wyjątkowym. No ale Luka to wiadomo nie jest jedyny zawodnik, którego trzeba docenić, dlatego nagrodę imienia Scottiego Pippena tygodnia otrzyma ode mnie Kristaps Porzingis. Porzingis, który moim zdaniem gra naprawdę nieźle, natomiast chyba niektórzy, którzy go krytykują, trochę mają złe oczekiwania w stosunku do niego, bo jeżeli ludzie myślą, że Porzingis wiadomo ile zarabia, no bo dostał maksymalny kontrakt, że jeśli myślą, że to Porzingis będzie zawodnikiem ciągnącym grę Dallas Mavericks, no to się grubo mylą, z tego względu, że jest to drużyna Luki Doncicza i to Luka jest w tym momencie najważniejszy w tej drużynie, to na Lukę postawił trener Rick Carlisle i Luka się świetnie w tej roli sprawdza, a Porzingis jak na razie bardzo dobrze sprawdza się w roli tej drugiej opcji w ataku. Możliwe, że no nie jest jeszcze w pełni sił, tak? Może nawet nie tyle w pełni sił, co nie jest w pełni w rytmie meczowym, nie jest w pełni formy jeszcze i trochę to zajmie, zanim on do tego rytmu pełnego dojdzie. Natomiast robi już wiele bardzo, bardzo dobrych rzeczy. Trafia 37% rzutów za 3 punkty, notuje ponad 2 bloki na mecz i co najważniejsze, nie ma tam żadnego marudzenia. Porzingis jest graczem, który spokojnie robi swoje. Widać, że zaakceptował fakt, że to jest drużyna Luki Doncicza i on powoli będzie się obok niego odbudowywał. I to mi się bardzo podoba w postawie Łotysza. Liczę, że tak pozostanie, bo oni naprawdę mogą stworzyć świetny duet. Liczę też na to, że ich duet będzie częściej grał razem na parkiecie i więcej akcji dwójkowych, bo jak na razie Luka najwięcej asyst notuje do gości typu Maxi Kleba czy Dorian Finney-Smith, a z Porzingisem trochę tego jest mniej. Ale być może z czasem będzie więcej, panowie po prostu potrzebują więcej gry. Pamiętajmy, że z takim właśnie Kliberem czy z Finney-Smithem Luka ma już ponad rok gry razem, więc łatwiej trochę o zgranie. Jedziemy dalej. W poprzednim odcinku, chyba w poprzednim albo przedostatnim, dawałem nagrodę stoperów tygodnia dla Toronto Raptors i kolejny raz tą nagrodę im muszę przyznać. Będzie to odcinek numer 2, a być może nazwiemy go odcinkiem 0, ze względu na to, co dzisiaj Mark Gasol zrobił Joelowi Embiidowi. Embiid bowiem, który odgrażał się, że będzie walczył o nagrodę MVP, zakończył pierwszy raz w swojej karierze mecz z zerowym dorobkiem punktowym.
Marc Gasol, o którym mówiło się już przecież, że on zatrzymuje najlepiej w lidze Joela Embiida i pokazał to nieraz w trakcie tegorocznej serii playoffowej w półfinale konferencji wschodu i teraz znowu tak samo się stało. Embiid po prostu nie istniał w tym spotkaniu, a Marc Gasol, który w ataku nie istnieje w tym sezonie, ma bardzo słabe skuteczności za dwa przede wszystkim, bo za trzy jeszcze jako tako, ale Gasol widać, że odpuszcza atak, pozwala innym się tym zająć, robi to Pascal Siakam, robi to Fred VanVleet, kandydaci do nagrody MIP, a Gasol zajmuje się czymś innym, on pomaga drużynie na wszystkie inne możliwe sposoby. No i ten mecz wygrała Toronto Raptors z Filadelfią właśnie defensywą, między innymi postawą świetną Marca Gasola i to pokazuje, że Toronto Raptors naprawdę nie ma co za łatwo skreślać, bo Nick Nurse wykonuje fantastyczną robotę. On jest jednym z kandydatów wczesnych do tytułu trenera roku. W to, w jaki sposób rozwinął dalej Siakama, jak świetnie gra chociażby OG Anunobi, który wyłączał w tym meczu Bena Simmonsa z gry, jak kolejny świetny postęp zrobił Fred VanVleet, a następni zawodnicy się coraz bardziej pokazują, jak Chris Boucher, który korzysta na kontuzji Serge'a Ibaki, czy wchodzący z ławki debiutant Terence Davis, korzystający na nieobecności Kyle'a Lauriego. I to są kolejni gracze, których Nurse wpuszcza po prostu do gry i oni robią swoje, tak? I to właśnie jest powód, dla którego Nurse powinien być traktowany bardzo poważnie w rozmowach o nagrodzie dla najlepszego trenera roku. Kolejna nagroda też powtarza nam się sprzed tygodnia, czyli w sensie nazewnictwo nagrody, czyli zmartwychwstanie tygodnia. Poprzednim razem zmartwychwstawał Dwight Howard, tym razem jest to Carmelo Anthony, który w obliczu wszystkich kontuzji, które dotknęły Portland Trail Blazers, dostał od nich szansę i kontrakt niegwarantowany. Melo wszedł od razu do pierwszej piątki i dosyć słabo rozpoczął, można tak powiedzieć, natomiast wydaje się rozkręcać z każdym meczem. Ostatniej nocy rzucił 25 punktów przeciwko Chicago Bulls, co akurat nie jest wynikiem jakimś wybitnym, bo wiemy, gdzie są Chicago Bulls, zresztą o nich będzie dzisiaj trochę. Natomiast wydaje się, że Melo zaczyna łapać rytm. Na razie w tych czterech meczach, które zdążył rozegrać, rzuca 16 punktów na mecz, trafił 39% trójek, także wydaje mi się, że jest to coś więcej niż wielu ludzi się spodziewało, bo było na pewno mnóstwo krytyków, którzy już przed rozegraniem przez niego pierwszego spotkania mówili, o, na pewno on nie poprawi nic Portlanda, tylko pogorszy, wszystko zepsuje. Tymczasem na razie spokojnie, mecz po meczu, Melo wygląda coraz lepiej i liczę na to, że pomimo swoich już 35 lat na karku, zagra niezły sezon, dostanie ten kontrakt gwarantowany do końca rozgrywek i przyda się tej drużynie, bo fajnie by było Portland zobaczyć w playoffach. Liczę na to, że oni się odbudują i powoli będą szli w górę w tabeli konferencji zachodniej. Także ja trzymam mocno kciuki i za Portland, i za Carmelo Antonego. Kolejna nagroda to jest przetrwalnik tygodnia. Jeśli jest, znaczy mamy sporo drużyn, które mają problemy z kontuzjami, tak? Mówiłem o Portland, tak samo w podobnej sytuacji byli Sacramento i są dalej Sacramento Kings i tak samo jest z Indiana Pacers, którzy wciąż grają bez Victora Oladipo, którzy zaczęli sezon od 3 porażek i od tego momentu wygrali 10 z kolejnych 13 meczów, a wcale nie mieli meczów łatwych i wcale nie grali w optymalnym składzie, bo tak jak powiedziałem, Oladipo z tych 16 meczów opuścił wszystkie, czyli 16. 9 spotkań opuścił Jeremy Lamb, 8 Miles Turner, 3 Malcolm Brogdon, 2 Domantas Sabonis i paru jeszcze innych zawodników istotnych w rotacji, choć może nie aż tak lotnych, jeśli chodzi o nazwiska. A Pacers mimo wszystko robią swoje. Tak jak powiedziałem, 10-3 w ostatnich 13 meczach i wydaje mi się, że jeśli mówimy o konferencji wschodniej, to Nate McMillan na dzisiaj może być drugim kandydatem, drugim najlepszym trenerem jak na razie. On także, podobnie jak Nick Nurse, paru zawodników winduje mocno do góry. Najlepszym przykładem jest dla mnie Aaron Holiday, czyli zawodnik, który w zeszłym roku był debiutantem, a teraz dostał swoich minut bardzo dużo w ostatnich tygodniach w obliczu urazów właśnie Jeremy'ego Lamba i Malcolma Brogdona. Wszedł do pierwszej piątki i bardzo dobrze się w tej piątce prezentował. Pojawiają się już plotki o zainteresowaniu wielu drużyn, które chciałyby go przechwycić, więc liczę, że Holiday albo przebije się do piątki, co będzie trudne, szczególnie przy Brogdonie, Lambie i powracającym w pewnym momencie Wiktorze Oladipo, więc być może jedyną drogą dla niego do uzyskania większych minut będzie zmiana klubu. A widać, że chłopak ma papiery na granie i będzie naprawdę z niego konkretny pożytek.
Także to nagroda przetrwalnika tygodnia dla Pacers, którzy pomimo kontuzji dają sobie naprawdę bardzo dobrze radę. Kolejna nagroda to jest nagroda imienia Boston Celtics 2017. Dobrze liczę? 17, tak. To wtedy mieli w składzie przecież Kyriego Irvinga, mieli Gordona Haywarda. Obaj nie grali z powodu kontuzji, a i tak doszli do 7 meczu finału konferencji z Cleveland Cavaliers. No i tą nagrodę, uwaga, uwaga, dostaje oczywiście drużyna z Kyrie Irvingiem, czyli Brooklyn Nets, którzy z nim w składzie mają bilans 4-7, a odkąd Irving złapał kontuzję, jest to bilans 5-1. Oczywiście trzeba wziąć pewną poprawkę. Poprawka brzmi mniej więcej tak, zwycięstwa odnieśli, licząc od drużyn najtrudniejszych, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers i New York Knicks, czyli drużyny, wiadomo, niezbyt mocne, ale mimo wszystko liczby idą w świat i gdzieś ten przekaz o tym, że z Irvingiem wcale nie jest dużo lepiej niż bez niego, to gdzieś tam działają, przynajmniej na moją wyobraźnię. Ja nie raz i nie dwa mówiłem, że Irving nie jest dla mnie graczem, który ciągnie tą drużynę do przodu. A tym bardziej ten wynik 5-1 trzeba docenić, bo przecież nie ma też Carisa Laverta kontuzjowanego od jakiegoś czasu. Kolejna nagroda to nagroda imienia jednej jaskółki. Otrzymuje ją Zach LaVine za 49 punktów, 13 trójek i wygrany praktycznie jednoosobowo mecz Charlotte Hornets, który oczywiście nic nie zmienia, bo Chicago Bulls nadal są. I tak się zastanawiam, czy nie zacząć robić podcastu antynagrody tygodnia i tam po kolei wszystkich zawodników Bulls jednego po drugim wymieniać, chociażby Lauriego Markkanena chciałbym, no ale od Bulls akurat tam byłoby bardzo sporo moich nagród, antynagród. No ale okej, zostańmy przy tym LaVine, bo do czego dążę? Tym jednym meczem LaVine sprawił, że Magic Johnson wytypował go jako jednego z dwóch kandydatów do nagrody MIP, czyli gracza, który zrobił największy postęp, obok Brandona Ingrama. No i mój komentarz jest do tego prosty. Jeśli w piątek miałbym robić antynagrody, to Magic Johnson by tam trafił jako antyekspert tygodnia, po tym, co napisał. No, gdzie można Zacha LaVina wyróżnić za ten sezon? I w ogóle kogokolwiek z Chicago. Jedyne dobre, co w tym sezonie robią, to wymuszają straty, są w tym najlepsi w całej lidze. Wymuszają najwięcej strat spośród wszystkich drużyn. Tylko co z tego, jak przegrywają mecze? Kolejna nagroda to nagroda imienia szpiega z krainy deszczowców za wygrywanie meczów i w ogóle takie przemykanie poniżej radaru wielkich mediów. Tą nagrodę otrzymują Denver Nuggets, bo zwróćcie uwagę, nie mówi się o nich w ogóle. Oni nie biją żadnych rekordów punktowych, oni nie są jacyś medialni. Mówi się o Lakersach, o Clippersach, o tym, jakie liczby robi Luka, co robi Giannis Antetokounmpo i wielu innych zawodników, o powrocie chociażby Carmelo w ostatnim tygodniu. A o Nuggets nic się nie mówi, albo prawie nic, a tymczasem oni mają 12-3 bilans, są na drugim miejscu w całej lidze, tylko za Lakersami, mając naprawdę trudny terminarz jak dotąd. No i radzą sobie z grubym gościem w składzie. Ja wiem, że to jest Nikola Jokic i w ogóle, natomiast oni kolejny raz zmodyfikowali swoją grę. Grają bardzo wolno w tym sezonie, chyba żeby po to, żeby Jokic nadążał do ataku. Ale mimo to wygrywają i wcale na niczym innym im nie zależy, wydaje mi się. Kluczem teraz będzie oczywiście dla nich to, co stanie się w playoffach, czy oni utrzymają taką dyspozycję w playoffach i czy będą w stanie wygrać drugą serię w playoffach, co im się w zeszłym sezonie nie udało. Natomiast na dzisiaj zdecydowanie Nuggets są kandydatami dla mnie do tej nagrody, dla kogoś, kto to przechodzi poniżej poziomu zauważalności. Trzy nagrody jeszcze mi zostały. Pierwsza to nagroda litościwców tygodnia, którą otrzymują ode mnie New York Knicks za to, że bardzo ładnie podłożyli się San Antonio Spurs i pozwolili im zakończyć serię 8 porażek z rzędu. Najdłuższą w karierze Grega Popowicza na stanowisku trenera chyba, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że w tym sezonie 96-97, kiedy przejął od Boba Hilla drużynę, tam może coś było, ale niemniej no, do New York Knicks pomogli Spurs zakończyć tą niechlubną serię kolejnych porażek. Następna nagroda to jest nagroda imienia atletycznego Nikoli Jokicza
Dostaje ją Bam Adebayo z Miami Heat za to, że do swojego repertuaru dołączył rozgrywanie coraz częstsze. Adebayo notuje ponad 4 asysty na mecz i jest zawodnikiem, o którym byśmy nie spodziewali się tego, że aż tak daleko pójdzie ten rozwój w tym kierunku. I tak w ogóle to polecam wam, zajrzyjcie do Miami Heat, bo ich naprawdę się fajnie ogląda. I są też pewnego rodzaju fenomenem pokazującym, że nie zawsze trzeba patrzeć na wszystkie statystyki, bo Miami Heat mają średnio najwięcej strat w całej lidze. Serio, oni najczęściej tracą piłkę i to o ponad 1,5 straty od numeru 2, a mimo tego mają bilans 12-4. Są też bardzo dobrzy w wymuszaniu strat, bo są w tej kwestii na drugim miejscu w lidze. Natomiast no, ich się naprawdę fajnie ogląda, tam jest twarda koszykówka, tam jest atletyczna koszykówka, tam jest paru fajnych graczy, którzy robią swoje, zresztą o tym mówimy też od początku sezonu. Także polecam wam, jeśli jeszcze nie oglądaliście, a nie przeraża was to, że połowa miejsc na trybunach jest pusta, bo tak jest najczęściej w Miami, to zdecydowanie polecam wam oglądanie tej drużyny. I ostatnia nagroda w tym tygodniu to jest nagroda imienia Reggie'ego Millera. Otrzymuje ją Jaren Jackson Jr. z Memphis Grizzlies. Memphis zaczynają zgodnie z planem zjeżdżać coraz bardziej w dół, natomiast Jaren Jackson Jr. w ostatnim tygodniu, czy nawet półtora tygodnia, idzie zdecydowanie w górę, jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty. Gdyż w ostatnich 7 meczach oddaje ponad 6 trójek średnio w każdym spotkaniu i trafia ich 56%, co jest wynikiem fantastycznym. W sezonie ma już średnio powyżej 40% skuteczność z łuku, także widać, że tutaj Jackson Jr. się zdecydowanie poprawia i też dalej rozwija, za co wielkie brawa. Okej, to tyle na dzisiaj, dzięki za wysłuchanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.